Gwiazda programu Królowe Życia w końcu zdecydowała się na szczere wyznanie o byłym mężu. Wprost przyznała, jaki był i czy żałuje wspólnie spędzonych lat. W show Królowe Życia chętnie pokazuje swoje życie, choć szeroko omija niewygodne dla niej tematy. Postać Dagmary wzbudziła wiele emocji wśród widzów, dlatego nic dziwnego, że ci chcieli dowiedzieć się o niej jak najwięcej, szczególnie, gdy dotarły do nich informacje o mrocznej przeszłości ulubieńcy. Ta jednak zaledwie kilkukrotnie opowiedziała o tym, co było, starając się skupiać jedynie na tym, co tu i teraz. W końcu jednak nadszedł moment, gdy Kazimierska zdecydowała się na kilka słów więcej, a na tapecie znalazł się jej były już ukochany. Dagmara z show Królowe Życia w końcu opowiedziała o byłym mężu. Nie było tajemnicą, że były mąż Dagmary Kazimierskiej, podobnie jak ona, ma za sobą mroczną przeszłość. Spędzili przy sobie wiele lat, a owocem ich związku jest dorosły dziś syn Konan, jednak mimo to gwiazda TTV nie chciała zbyt wiele o nim mówić. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski postanowiła wreszcie się przełamać i nieco bardziej otworzyć przed fanami. Celebrytka szczerze opowiedziała o byłym ukochanym, zdradzając, jakim był mężczyzną. Nie omieszkała również ujawnić, czy żałuje 21 wspólnie spędzonych lat. Jej słowa są naprawdę poruszające. U mnie to jest ciężka sprawa, nie gotuję, nie sprzątam. Akurat Kazimierski wszystko to akceptował. Nigdy nic ode mnie nie wymagał. 21 lat razem spędziliśmy i to wszystko fajnie funkcjonowało. To jest ojciec mojego dziecka, to jak mogę źle wspominać? Fajny czas mieliśmy, dużo przeżyliśmy z moim Kazimierskim, wyznała. Dalsza część tekstu pod galerią: Dagmara układa życie od nowa. W wywiadzie Dagmara pokusiła się również o wyznanie, że po 3 latach samotności w jej życiu w końcu pojawił się nowy mężczyzna, wobec którego, jak zdradziła, ma bardzo poważne zamiary. Okazuje się, że para planuje ślub, jednak gwiazda póki co nie chce dzielić się swoim ideałem ze światem. Dzisiaj grzeje, jeden. Były partner Dagmary Kazimierskiej zabił człowieka. Ofiara miała grozić ciężarnej królowej 2. Udało się. 20-latek, który katował kota metalową pałką, w rękach policji, trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno. Jest bardzo dobrym człowiekiem. Jest wyrozumiały, cierpliwy, znosi wszystkie moje jazdy. Kocha mnie. Jest porządny i ma zasady. Wiem, że nigdy by mnie nie zdradził, wymienia rozmarzona Dagmara. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.